Znamy stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie kopalni kaolinu w przygranicznej Widnawie. Według urzędników inwestycja nie będzie zatruwać położonych po polskiej stronie wsi z gminy Otmuchów. Pytanie, czy takie zapewnienie uspokoi mieszkańców? Wojciech Bulasz. Przypomnijmy, mieszkańcy Jarnołtowa poprosili nas o interwencję w tej sprawie. Planowana na ponad 20 hektarach kopalnia powstanie dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy. Mieszkańcy boją się zapylenia i obniżenia poziomu wód gruntowych. Dom jest bliziutko, prawie mój najbliżej. Stamtąd wiatr będzie wiał, to wszystko tu będzie na podwórku. Wszystko będzie tu. Będziemy mieli w lecie, będziemy mieli zimę. Można powiedzieć, zrobi się tu jedna mała pustynia przy tej całej kopalni. Także my też nie jesteśmy za tym, bo wiadomo, my jako rolnicy też, że mamy problemy z uprawami, to jeszcze z wodą będzie problem, to już będzie katastrofa dla nas. Nie? Czeskie Ministerstwo Środowiska przekazało w tej sprawie materiały Polskiej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta na podstawie dokumentów napisała opinię dotyczącą inwestycji. Działalność kopalni nie będzie powodować po stronie polskiej przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o pył, nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu. Zasięg oddziaływania, jeśli chodzi o wody i olej depresji, nie będzie miał wpływu na stronę polską. Według wyliczeń kopalnia ma leżeć niespełna 2 km od Jarnołtowa. Urzędnicy przypominają, że o czeskim projekcie informowano już mieszkańców przygranicznych wsi. Zawiadomiliśmy społeczeństwo, to było w maju 2022 roku. Żadne uwagi, wnioski od mieszkańców nie wpłynęły w tym czasie. Tyle, że według mieszkańców nie była to informacja kompletna. Oprócz tego, że wisiało zawiadomienie na słupie, nie było nic kompletnie. RDOŚ wydał opinię pozytywną, nie biorąc pod uwagę opinii mieszkańców, nie biorąc pod uwagę żadnych badań hydrologicznych. Opierał się tylko i wyłącznie na tym, co dostarczyła strona czeska. Jak dodają, o szczegółach dowiedzieli się, gdy czeska gmina Widnawa rozpisała w sprawie kopalni referendum. Tydzień temu mieszkańcy tej gminy opowiedzieli się przeciwko inwestycji. Ludzie obawiają się zwiększonego tranzytu dużych samochodów przez nasze piękne miasteczko. Do tego dochodzi zwiększenie poziomu hałasu. Lecz to nie znaczy, że kopalnia nie powstanie. Zwłaszcza, że większość działki leży na terenie drugiej czeskiej gminy, której inwestycja na razie nie przeszkadza. Inwestor nie odpowiada na nasze próby kontaktu. Wojciech Bulasz, Kurier Polski.